Hej, dzień dobry wieczór. Czy oglądacie mnie w poniedziałek, czy w niedzielę? Dajcie znać w komentarzach. Co jakiś czas będę sprawdzać, jakby ile osób w poniedziałek ogląda, ile woli oglądać w niedzielę wieczór ten taroskop. Kochani, taroskop dla Was na najbliższy tydzień. Wybieracie swój rozkład po kolorze ulubionego klucza. Zielony, różowy, biały, złoty, albo po kolorze, albo po oprawce tarota. Nocne Słońce, Vision Quest, Tarot Nicoletti Ceccoli i Manga Tarot. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma do tego wyboru. Timekody zawsze macie podpięte pod każdym moim filmem. Dla tych z Was w komentarzach. Dla tych z Was, którzy chcą się umówić na sesję prywatną, podpowiadam, że kontakty macie w czołówce każdego filmu, natomiast błagam, nie dzwońcie, tylko napiszcie info przez formularz kontaktowy na stronie albo poprzez SMS, czy tam na WhatsApp, czy na telefon. Hej Ayla, jak tam z terminami? I ja wszystko wytłumaczę i się dogadamy wtedy. Kochani, jedziemy z tą tutaj dzisiejszą tradycyjną taroskopową inicjatywą, także rozkład numer 1, 2, 3, 4. Zielony klucz i tarot nocnego słońca. Zatem sezamie ze szczęściem do tego tygodnia, otwórz się, patrzymy jaka jest aura tygodnia. Dwójka monet w tym tarocie wygląda tak trochę jak surfujący kosmiczny surfer stojący na dwóch złotych dyskach, zatem powiedziałabym, że jest to tydzień, w którym możecie mieć takie momenty, jak gdyby, gdzie będziecie stawać przed wyborem, który nie musi być nie jeden raz tak jakby, ale tu chodzi o to, że rzeczywiście pewnego rodzaju pośpiech niewskazany przy podejmowaniu decyzji. Wieczne odpychanie i brak decyzyjności to również nie jest ten moment, ale jakby jeśli mamy się decydować, to rozumiecie, nie łapiemy się na jakieś tam piramidy finansowe, które nas tu i teraz próbują, żebyśmy się już dziś zdecydowali, żeby jakiegoś zakupu dokonać, albo, to powiedziałam metaforycznie, innymi słowy, czas wyboru, ale wybieraj spokojnie, mądrze, bez pośpiechu. Jeśli chodzi o sprawy portfela, finansów, tutaj mamy szóstkę mieczy i taki po prostu plecaczek z bukłaczkami i te miecze tutaj, ona jest nieco inna niż w innych tarotach. Kochani, jakiś proces uzdrowienia idzie na Wasze pole finansów. Tu może być tak, że ruszą się jakieś sprawy w takim kierunku, żeby pomóc Wam wyprostować pewne rzeczy. I nie warto się opierać, jak to się mówi, temu procesowi. On czasami może się wydawać nieco trudny w niektórych momentach życiowych, ale sprawy zamierzają się naprawić. I tu nie mówimy, że musicie być w ogromnych tarapatach finansowych, ale w jakiś sposób pole finansów będzie mówiło, idzie jakiś proces, który pomaga nam uzdrowić potok finansowy w tym tygodniu. Więc tu skupienie i zwróćcie uwagę na to, co się dzieje na tym polu. Jeśli chodzi o świątynię pracy, czyli albo praca, biznes, albo szkoła, uczelnia, albo praca w domu, jeśli pracujesz w domu, odwrócona trójka mieczy, a koniec jakichś tutaj sytuacji, które raniły Twoje serce, a moment taki, kiedy warto odpuścić przeszłość, nie mówię, że musicie, jak to się mówi, wiecie, no, ufać tym, którzy Was zawiedli, ale odpuścić przeszłość, bo zaczyna być lepiej na polu pracy. Dużo się będzie wyjaśniało i pewnego rodzaju bolączki sercowe, które gdzieś tam były na tym Waszym podwórku na polu pracy, postanowiły, że zechcą odejść. Więc warto, jak to się mówi, już nie trzymać tego tam w pamięci i nie wracać do prehistorycznych wydarzeń. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, popatrzcie jaka karta siła, tu jest mocnie, a siła to seks appeal, a siła to wigor, a siła to potencjał, to charyzma, więc macie taką energię, która jest w stanie oczarować innych, albo też osoba w takim typie wparuje w ten Wasz tydzień i zawróci Wam mocno w głowie, tu się dzieje, tu jest gorąco, tu instynkty wchodzą w grę. Także no, zapowiada się ciekawy tydzień. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, tutaj nam stanęła karta głupiec, która mówi, że być może będzie to czas ruszenia w jakieś nowe, przyjemności życiowe. Może będziecie więcej czasu spędzać razem, może będziecie planować jakieś podróże. Mogą też sprawy Waszych dzieci wyjść na punkt jakby pierwszy, co do zadań domowych, ale to mi bardziej pachnie tym, że w parach jakaś taka nowa, świeża energia. Hej, przygodo, zróbmy coś nowego. Tu będą fajne pomysły, spływy intuicji, tu się będzie chciało po prostu tak jakby odskoczni życiowej, dobrze pojętej. I fajna energia, lekkość, przyjemność, zabawa. Jeśli chodzi o
świątynię ciała, czyli o zdrowie, tutaj mamy dwójeczkę mieczy, która nam mówi, że warto by było tam popatrzeć, czy Wasze kości, chrząstki i stawy mają się dobrze i ewentualnie jakiś wapń, jakieś takie momenty, żeby tutaj biodra, stawy i tak dalej, wiecie, jak ćwiczycie dużo, to po prostu zwróćcie uwagę, czy tam, nie wiem, pojeść wapń, czy jakieś suplementy dla Waszych kości, tak bym powiedziała, coś takiego, ale ogólnie raczej zdrowie takie, które nie zamierza się wahać, czyli jest ok. Jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych, którzy uważają, że diabełki to jest ta ekipa, która im powinna podpowiadać, to od nich macie podpowiedź, a uruchom całą swoją magię i urok w tym tygodniu. Siej ten czar. Jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest ich ekipa, to od nich macie wzbogacasz życie swoją osobą. Czyli tu jest jakby dowartościuj się. Poznaj swoją wartość, okej? Okay. Dobro, szczęście przyciągamy, zło i pH wykopujemy magiczną podkową z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Lajki w górę, jak się Wam podobało. Dzięki, pa, pa. Teraz grupa numer 2, Różowy Klucz i Vision Quest Tarot. Sezamie, ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, aura tygodnia. O, ojciec ziemi, czyli król monet, gdzie indziej, słuchajcie, stabilnie, pewnie, tydzień taki, w którym po prostu poczujecie, że być może życie płynie wolniejszym rytmem i wcale Wam z tym dobrze. Tutaj moment taki, kiedy warto jakby słuchać rad osób rozsądnych, takich spokojnych, takich, które napełniają Wasze życie właśnie poczuciem spokoju i bezpieczeństwa. Moment jest też taki, że tydzień Wam podpowiada, że być może będziecie tutaj podejmowali bardzo dobre decyzje finansowe, jednak, jak mówi energia Ziemi, tu nie chodzi o to, żeby poganiać pewnego rodzaju procesy. Jeśli chodzi o tendencje finansowe, tutaj mamy pełen garnek kukurydzy, czyli złota, czyli powiedziałabym, że tu jest tendencja taka, że jakieś dobre prądy finansowe idą w Wasze życie. Niech się Wam darzy. Jeśli chodzi o portfel, no mówię, ósemka ziemi, czyli jakby popatrzcie, tu jest jakby jakiś przybytek tutaj, tu coś chce urosnąć, jak to się mówi. Tutaj by wypadało rzeczywiście, jak to się mówi, popatrzeć na dobre rady i podpowiedzi od kosmosu albo od życzliwych Wam osób, bo tutaj Wasze pole finansowe mówi o tym, że być może pracy będzie więcej, warto skorzystać, być może jakieś dodatkowe okazje do zarobienia, być może jakieś momenty, kiedy poczujecie, że po prostu wena twórcza i wiecie, co zrobić, żeby tych pieniędzy było więcej. Tu przybytek jakiś Was czeka. Fajnie. Jeśli chodzi o świątynię pracy, czyli szkoła, uczelnia, praca, biznes, albo jak jesteś w domu, to po prostu dom to jest to miejsce, gdzie pracujesz, prawda? To tu jest siódemka powietrza. I słuchajcie, tu bym powiedziała, że tutaj trzeba popatrzeć na wszystko, co się dzieje wokół Was, czy ktoś nie wykorzystuje Waszego dobrego serducha. Tutaj trzeba mocno na asertywność postawić. I tutaj słuchajcie podpowiedzi intuicji, bo moment jest taki, który mówi, że tutaj trzeba się zazbroić w pewnego rodzaju intelekt i patrzeć bez różowych okularów na wszystkich tych, którzy Was otaczają. Czyli nie dać się jakby, rozumiecie, oszukiwać, jeśli mówimy o, no może za dużo obowiązków ktoś na Was nakłada, może spycha swoje odpowiedzialności na Was i tak dalej. Tu jakiś moment bądź asertywny, nie daj się wywieźć w pole. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, córka ognia, czyli paść buław, czyli jakieś tutaj, powiem Wam, momenty takie, kiedy odwagi, a mało tego, takiej iskrzącej energii nie zabraknie, żeby trochę tutaj w dobrym tego słowa znaczenia porozrabiać, towarzysko się zacząć udzielać. Tu mimo, że zima, to Wasze życie chce rozkwitnąć. Dodatkowo ten tarot jest nieco magiczny, więc jakby tu jest kadzenie, więc jeśli macie ochotę, to warto przekadzić swoje domostwo, siebie okadzić w tym tygodniu, bo być może wiele będziecie tak dobrze wyglądać, że sporo takich zawistych spojrzeń na Was padnie. Także kadzimy na potęgę, oczyszczamy się w tym tygodniu, kochani. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, a tu, a z buław, ale będziecie mieli power, dużo inicjatywy. No w ogóle to tak seksuśnie i namiętnie też, jakaś taka namiętność może w tym tygodniu się w Was wzbudzić, ale powiedziałabym, że tu jest powerek, tutaj jakieś nowe plany, nowe idee, tu we dwoje możecie chcieć roznieść wszechświat po prostu, może jakieś pomysły cudowne, wiele inspiracji, także korzystajcie z tej energii pięknej, ognistej i niech Was niesie. Kochani, jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie,
tutaj mamy ósemkę mieczy, tu bym powiedziała, że Wasze ciało mówi, że ono jest jakoś poblokowane, może dużo stresu i tak dalej. Tutaj trzeba albo sobie jakiś masaż zafundować, albo jak macie wannę, to poleżeć w kąpieli z płynem czekoladowym, albo z płynem malinowym, czy jaki tam lubicie, waniliowy, rozluźnić ciało, bo ono mówi, że pełno blokad, że jakby przeładowane stresem, to idzie ze stresu u Was. Teraz tak, jeśli chodzi o tych z Was, którzy uważają, że aniołowie, to jest ta ekipa drużyna pierścienia, która Wam daje podpowiedzi na ten tydzień, to od nich macie radę taką. Tadam! Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Tak, no gwiazdka niebawem, ale Wy w ogóle jesteście ciągle pod szczęśliwą gwiazdą. Nie zapominajcie o tym, szczęściarze Wy moi. A teraz jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych, którzy uważają, że diabełki to jest ta drużyna, która im podpowiada, to od nich macie taką podpowiedź. No wyłaź już z tej swojej skorupki i eksploruj to życie, po prostu doświadczaj. Wychodź z domu, wychodź ze skorupki, wychodź z pustelnika i niech się dzieje. Szaleństwo. Dobrze, kochani. Magiczną podkową. Dobro, szczęście przyciągamy. Zło i pycha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia. Zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Dziękuję za lajki. Biały klucz, rozkład numer 3 i tarot Nicoletty Czekoli. Sezamie, ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się. Patrzymy, jakaż tu aura. Kochani, tutaj powiedziałoby się, a powiedzcie 3 życzenia do złotej rybki. Czemu by nie? To jest jakby moment, kiedy Wasze anteny kosmiczne jakby są nastawione na taki rytm, kiedy możecie intuicyjnie wyczuwać wiele okazji, powiedziałabym. Poza tym rzeczywiście ten wszechświat Wam tutaj jakąś złotą rybkę podsyła, także śmiejcie marzyć, śmiejcie śmieć. Tutaj to, co zaplanowane i dobrze zamarzone, pomarzone, to się może spełnić w najbliższej przyszłości, jeśli jest po czystości ducha i serca. Kochani, teraz tak, a nie tu. Jeśli chodzi o świątynię pracy, czyli o pieniądz, portfel, aż pokażę tą kartę. Tutaj jest biały królik, który wychodzi Alicji w Krainie Czarów prawie, że tak jakby. Chciałoby się powiedzieć, podążaj za białym królikiem. Kochani, tutaj znowu coś z planami, z fantazjami. Nie bójcie się uruchomić kreatywności. W tym wypadku ta siódemka pucharów jest kreatywna. Nie bójcie się podążać za białym królikiem, za potrzebami intuicji, bo to Was może przywieźć do fajnych, wyjątkowo dobrych, zaskakująco dobrych efektów na polu Waszego pieniądza, portfela, inwestycji i tak dalej. Jeśli chodzi o świątynię pracy, czyli szkoła, uczelnia, praca, biznes albo dom, jeśli pracujesz w domu po prostu, to dom, to tutaj mamy asa mieczy, który mówi, że w tym tygodniu, posłuchajcie, tu będzie moment, kiedy nie będziecie się bać podejmować jakichś śmiałych decyzji. Zatem tu możecie zmieniać pewnego rodzaju przyzwyczajenia i być może nawet będziecie robić takie generalne porządki, jak to się mówi na tym polu pracy, tak żeby inni zaczęli Was tak, a nie inaczej traktować. Tutaj moment, kiedy jest duże skupienie, duża percepcja i tu jest moment, kiedy tak jakby chciało się powiedzieć tym mieczem, ostrzem rozumu, ostrzem intelektu, będziecie naprowadzać jakiś wewnętrzny ład i porządek. Tak. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, to jest karta cesarzowa. A cesarzowa to jest energia Wenus, to jest energia miłości i piękna, a ona nam się tu rozsiadła i pod lupą ogląda różnego rodzaju, że tak powiem, życie przyrodnicze, jakie na planecie Ziemia jest. Ja bym chciała powiedzieć tak, że ta energia w tej karty mówi do mnie tak, że to jest tydzień towarzyski, ale możecie zapoznawać personaże, którym się będziecie tak pod lupą jak gdyby przyglądać i zastanawiać się tak jakby, co to za gatunek, wiecie? Natomiast szczerze otworzyć się na nowe, mówi ta karta, tu poprzez jakieś nowe znajomości, być może dla Was na początku dziwne, ekscentryczne, przychodzi, no, cesarzowa, Wenus, energia planety Wenus, przychodzi to, co nazywamy otwarciem się na uczucia. A tu cesarz na parach, tandemach, duetach. O, ja nie mogę. Kochani, w parach, w tandemach, duetach można by powiedzieć, że faktycznie ten tydzień może przejść tak rutynowo. To znaczy, to nie znaczy, że źle, tylko tak jakby utartym szlakiem, prawda? Każdy na swoim placu boju, tam praca, dom, ogródek i tak dalej. Takie czynności, więc nie zapomnijcie o tym, że relaks również wskazany. Natomiast rzeczywiście tutaj sprawy macie w parze pod kontrolą. Tutaj jak gdyby, no, dzień jak co dzień, tydzień jak co tydzień, ale to nie znaczy, że jakiś nudny, po prostu stabilny, rozumiecie? Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, o zbuław,
Tutaj są, jeśli mieliście jakieś zniżki, bo matko, jakieś niże energetyczne, to tutaj energia mówi, że będzie się chciała podnieść, wigor, ewentualnie procesy zdrowienia w ciele tak jakby chcą podskoczyć w pozytywnym dla Was kierunku, także dobra tendencja, natomiast ogólnie to tutaj tak jakby energia Was może roznosić, więc wykorzystajcie ją gdzieś w tym tygodniu, nie wiem, na siłowni, na spacerach z psem, do śpiewania, do tańczenia i tak dalej. Tu jest dużo energii. Teraz tak, podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest Wasza drużyna pierścienia. O, już wyskoczyło, już Wam wyrzucili. Dobra. Jesteś obdarzony wieloma talentami, wykorzystaj je. Zatem nie blokuj swoich talentów, uwierz w siebie. Jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ta drużyna pierścienia, której należy słuchać, przytul kogoś dzisiaj i popatrzcie, można przytulać wielokrotnie, ośmiornica ma wiele ramion, czyli po prostu macie tydzień i poniedziałek i niedzielę po prostu przytalająco całuśną. Kochani, dobro, szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani, dziękuję za lajki. Wreszcie rozkład numer 4 dla najbardziej cierpliwych. Złoty klucz i tarot manga. Sezamie, ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się. Patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Mag, czyli magini w tym wypadku. Kochani, tutaj trzeba mnóstwo inicjatywy. Tutaj nie bójcie się kreować, śmieć, wirować, błyszczeć. Tutaj im więcej będziecie widoczni, im więcej będziecie działać w tym tygodniu, tym naprawdę więcej uzyskacie. Tu się da załatwić rzeczy niezałatwione wcześniej. Tutaj na cuda trzeba poczekać, ale rzeczy niemożliwe załatwiacie od ręki. Czyli to jest ta energia. Tylko nie boimy się działania. Tu nie możemy stać w cieniu. Tutaj trzeba działać. Jeśli chodzi o sprawy portfela, czyli pieniądza, a tu się odwróciła ósemka mieczy, ciekawie, bo wygląda na to, że jakieś blokady, takie czy inne finansowe, chcą jak gdyby odpuścić w tym tygodniu, czyli tam kosmos, planety i tak dalej, jakieś, nie wiem, astrologia by to ugryzła od swojej strony i powiedziałaby, że złe wpływy planetarne puszczają, a tutaj ja powiem od strony tarotowej, on pokazuje blokady na Waszych finansach, odpuszczają, czyli innymi słowy, może ta energia jest Wam potrzebna, żeby tu wiele rzeczy pozałatwiać, ale jeśli było nawet tak, że czuliście, że gdzieś utknęły, te finanse wolniej płynęły, albo jakby tak no niekoniecznie chciały te przepływy być płynne, to tu to jest odkorkowanie, niczym w butelce od szampana, puf, i nagle się odetka. Dobrze. Jeśli chodzi o sprawy, praca, biznes, szkoła, uczelnia, albo dom, jeśli pracujesz w domu, po prostu, to tutaj popatrzcie, ta dwójka mieczy, ale ona jest taka czujna, jeszcze postać ma jak nic zawiązane ręce i ma dwa, przepraszam, nie ręce, tylko oczy i ma dwa miecze w dłoni, i to nam mówi, skup się, to nam mówi, zobacz, co jest wokół ciebie, zbierz informacje, bardziej słuchaj, mniej mów. Tu chodzi o to, że czujność i nie dać się wyprowadzić z równowagi, bycie czujnym, zbierać informacje, to jest ten moment, który Wam się, jak to się mówi, w tym tygodniu opłaca. Innymi słowy, tu chodzi o to, żeby zrobić przegląd otoczenia. Kto tutaj Wam próbuje wchodzić na głowę, a to nie, dowiecie się w ciszy własnego rozumu. Jeśli chodzi o uczucia dla tych z Was, którzy są solistami, jedynakami, kochani, patrzcie, no jest to karta gwiazda, idziemy na celebrytę w to życie w tym tygodniu, nie? Jakby lśnimy i po prostu i wszyscy na nas zwracają uwagę, popatrzcie jaka energia, no nie przejdziecie niezauważeni, panie, panowie, bo to jest karta gwiazda, tu gwiazdor, mężczyzna, ale to chodzi o to, że nie przejdziecie niezauważeni. Tutaj po prostu na takiej energii, no to pokazujcie się w tłumie, jak najwięcej bywajcie poza domem i gdzie tam, bo no, zwracacie na siebie uwagę, tak by się chciało powiedzieć. Przyciągacie oczy. Dobrze, jeśli chodzi o uczucia dla tych z Was, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, tu jest karta sprawiedliwość. Moment taki, kiedy być może trzeba będzie, jak to się mówi, porozmawiać poważnie na pewne tematy. Chodzi tylko o to, żeby rozmawiać w taki sposób, żeby umieć dojść do kompromisu. Być może też dla niektórych z Was par podpowiedzi, żeby pozałatwiać, dokończyć sprawy urzędowe, albo żeby wreszcie złożyć te papiery do urzędów, o których dawno myśleliście, bo karta sprawiedliwość mówi nam o tym, nie zapominaj o sprawach urzędowych, zwróć uwagę na to. Nie wiem, tam ubezpieczenia,
jakieś tam prośby do urzędów, czy pisma do urzędów, to wszystko warto odhaczyć w tym tygodniu. Na tej energii wiele pozałatwiacie, ale ogólnie może być tak, że też będziecie rozmawiać o takich jak gdyby poważnych rzeczach w Waszych parach, czasem i tak bywa. I pamiętajcie o tym, żeby to było wprowadzone w miłej i fajnej atmosferze, która jak gdyby prowadzi do kompromisu. Jeśli chodzi o sprawy ciała, czyli świątynię ciała, czyli zdrowie, to tutaj nam wjazd triumfalny, po prostu szóstka buław, po prostu, jak to się mówi, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Zdrowie super, kochani. Teraz tak, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ta ekipa pierścienia, która im podpowiada, to dla Was jest tak, dopasowywanie się jest nudne, bądź po prostu śmiało i odważnie sobą. Jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołki to jest ta ekipa, która Wam podpowiada, to dla Was jest taka podpowiedź: poczuj swoją siłę i moc. Tam możecie sobie puścić tą piosenkę I got the power, bam bam. Kochani, życzę Wam pięknego tygodnia, ale najpierw tak, dobro, szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia Wam życzę, dzięki za lajki.